Okay, czas na self-love, baby. You're horrible to look at. You look absolutely disgusting. No one likes you. You should never take pictures. No one wants to see that face. You'll never be good enough. Dzisiaj musimy porozmawiać o bardzo ważnej rzeczy, czyli miłości i akceptacji samych siebie. Nie znam osoby, która nie ma z tym problemu, ja sama mam z tym ogromny problem. Nie znam osoby, która nie ma dni, kiedy patrzy w lustro i dosłownie płacze przez to, co widzi. Nie znam osoby, która nie definiuje swojej wartości na podstawie tego, jak wygląda, co jest chore moim zdaniem. No ale tak jest. I nie znam osoby, która nie chciałaby wyglądać jak ktoś inny. Ten temat jest szczególnie związany z wymianą do USA, bo jak wiecie, na wymianę jedzie się po to, żeby nauczyć się języka, ale też doświadczyć innej kultury. A ogromną częścią każdej kultury jest jedzenie. Jeszcze przed wyjazdem moi znajomi, moja rodzina i organizatorzy wymiany ostrzegali, że najprawdopodobniej my wszyscy exchange studenci przytijemy na wymianie i to pewnie nawet sporo. I żeby się tym nie przejmować, bo to normalne, no nie? Będzie tam tyle nowych rzeczy do spróbowania i do tego jednak Amerykanie mają dużo bardziej kaloryczne jedzenie. Na przykład jest taka sieć restauracji, która się nazywa Cheesecake Factory i tam dosłownie jeden kawałek sernika, taki wiecie, ciasto, może mieć nawet 1500 kalorii. Co jest dosłownie praktycznie zapotrzebowanie na cały dzień. I też Amerykanie mają coś takiego, że strasznie dużo dowalają masła i oleju do wszystkiego. I wiadomo, mają słodycze, których w Polsce nie mamy i fast foody. No więc logiczne, że tego próbowania jedzenia będzie dużo i że raczej się przytyję. I przyznam się, że przez pierwszą połowę wymiany strasznie się tym przejmowałam. Z jednej strony chciałam po prostu korzystać z mojego czasu tam, ale z drugiej po prostu nie mogłam przestać o tym myśleć. Myślałam o tym non-stop. Rozmawiałam się z moją siostrą i z Kat na temat tego, że strasznie się boję, że jak wrócę do Polski, to że chociażby jedna osoba powie, że wiecie, trochę przytyłam na wymianie. Ale właśnie nie wiem dlaczego myślę o tym, że ktoś może to zauważyć, że jestem troszeczkę większa niż byłam. Mnie przeraża. A prawda jest taka, że to doszłam do wniosku, że tak naprawdę moje ciało podoba mi się teraz bardziej niż podobało się przed wymianą. Więc jakby lubię moje ciało bardziej teraz i czuję się w nim lepiej, czuję, że moje ciało jest silniejsze, czuję, że po prostu idę w dobrą stronę, że tak powiem. Mimo wszystko, hej! Właśnie coś ludzie przyjeżdżali na rowerach. Więc jakby to jest taki paradoks. Kogo to obchodzi? A kiedy wróciłam do Polski, zrozumiałam, jak debilne i bezsensowne to było. I że nie było się czym martwić. No więc jestem już w Polsce, nagrywam to na moim komputerze. Dwa dni temu wróciłam do domu i tak mi się przypomniało, że tak się strasznie bałam, no nie, że ludzie będą komentować to, jak wyglądam, albo że przytyłam, albo coś takiego. Bo jakby byłam w sumie już mentalnie na to przygotowana, że przytyję. Bo wiecie, jakby jadłam dużo jedzenia, próbowałam mnóstwo różnych nowych potraw, prawda, po prostu cieszyłam się z życia, też w połowie wymiany skończyłam też tak jakby wiecie, z ćwiczeniem regularnym, po prostu stwierdziłam, że nie po to tam jestem, jestem tam po to, żeby się cieszyć życiem każdą chwilą. Wiecie, wolałam wyjść, spotkać z moimi przyjaciółmi, a nie siedzieć i robić trening brzucha, bo jakby to sobie mogę robić, jak wrócę z wymiany. Wiecie, co jest najlepsze? Moje przyjaciółki, jak mnie zobaczyły, to powiedziały do mnie takie: o Boże, Daria, ty schudłaś? Co ty tam robiłaś na tej wymianie, że schudłaś? No więc zważyłam się i o dziwo właśnie ważę 1,5 kg więcej niż wcześniej. Ale jakby mnie to nie interesuje. Ale ludzie mówią, że schudłam, więc to naprawdę nie ma znaczenia, bo wróciłam po prostu z tyloma wspomnieniami, wróciłam silniejsza, mądrzejsza, odważniejsza, więc jakby to się powinno liczyć i ja naprawdę po prostu straciłam mnóstwo czasu martwieniem się tym. I jak widać, nie było o czym się martwić. Jakby naprawdę czasami sobie myślę, że po prostu to wszystko jest takie głupie. Dodatkowo też po powrocie zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę teraz, w tym momencie,
czuję się jak taka bad bitch, w takim dobrym sensie oczywiście. Po prostu czuję się taką najlepszą wersją siebie, mimo że nigdy nie zaakceptuję siebie w 100%, bo po prostu się nie da. Zawsze znajdziecie w sobie coś, czego nie będziecie lubić, coś, co sprawi, że czasami wasze dni będą totalnie pozbawione sensu i coś, co po prostu będzie was niszczyć od środka, jak będziecie o tym myśleć. I na to niestety żadnej rady nie ma, takie jest życie. Ale uważam, że w takich momentach bardzo ważne jest bardziej skupienie się na tym, co się dzieje dookoła was i na pewności siebie. Bo to właśnie pewność siebie czasami, jak wam się odpali, to sprawia, że czujecie się super i czujecie się jak po prostu gwiazdy i jakby wszystko było nagle okej, no nie? Jak być pewnym siebie?